Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jakie plany na ten tydzień? Dzisiaj wyjazd na nockę, ale nie o pierwszej w nocy, tylko o godzinie 20, 21, aby być gdzieś o 23 najpóźniej w terenie i 8-9 godzin będę chodził do jutra rana, tak nie wiem, do 8 może dam radę. Zobaczymy, jak fizycznie sprostam. Widzicie, mój Equinox jest już po upgrade'cie sprzętu. Cewka nowa 15 cali, wzmocnienie, jeszcze tutaj tretytki wystają, wzmocnienie zrobione, żeby nic się nie uszkodziło tutaj wzmocnieniami do cewki, bo czasami można jakoś bruzdę ziemi uderzyć. I dodatkowo takie gumy, na których wisi wykrywacz, bo teraz nową cewką dużo cięższy jest, a chcąc chodzić 8-9 godzin w terenie, no to wiadomo, ciężko jest i ręka boli, zwłaszcza łokieć, bo już poczułem to. Dlatego sobie te takie gumy zamontowałem i super to się sprawdza. Nie trzeba jakichś specjalnych rzeczy kupować, tylko takie gumy z auta wymontowałem. I jak mówiłem, wyjazd dzisiaj na nockę i jutro tak samo, kolejny, bo nie mam czasu w dzień i pogoda jest no taka, jaka jest. Gorąco strasznie, a w dzień nie chcę zawału dostać. I wy też nie chcielibyście, żebym dostał zawału, bo filmów nie było. Więc wyjazdy całą noc teraz już będą. I tyle. Dobra, pozdrawiam. Mówił do wszystkich Grosik. Cześć.